Dzień dobry. Często zadajecie mi pytania na temat sauny. Czy oczyszcza organizm, czy regeneruje i czy zwiększa odporność? Tak naprawdę nie ma fachowego piśmiennictwa na temat działania samej tylko sauny na organizm człowieka. Jest piśmiennictwo na temat ciepłolecznictwa, fizykoterapii, a sauna jest rodzajem ciepłolecznictwa. Sauna, rozgrzewanie ciała faktycznie powoduje zaczerwienienie i przekrwienie skóry w wyniku rozszerzenia skórnych naczyń krwionośnych, czyli tak zwanej wazodylatacji. Zgodnie z prawem Dastremorata w tym samym czasie kurczą się naczynia w obrębie narządów jamy brzusznej, ale to rozszerzenie naczyń krwionośnych w obrębie skóry jest wystarczające, żeby doprowadzić do spadku ciśnienia tętniczego krwi. Niemniej pod wpływem wysokiej temperatury zostaje pobudzony układ podwzgórze przysadka nadnercza. Zwiększa się wydzielanie adrenaliny z nadnerczy, w związku z czym jednocześnie przyspiesza akcja serca nawet do 15 uderzeń na minutę, znaczy powyżej normy. Jednocześnie również zwiększa się szybkość metabolizmu o kilkanaście procent. Zwiększa się ukrwienie tkanki i odprowadzanie produktów przemiany materii. Dochodzi do rozkurczu mięśni, w tym poprzecznie prążkowanych. W związku z tym sauna działa korzystnie we wszelkich bólach mięśniowych, nerwobólach, w przebiegu fibromialgii, czy na przykład zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, RZS czy innych chorób reumatycznych, ale uwaga, w fazie przewlekłej. Natomiast w fazie ostrej, gdy mamy obrzęk, ból, ucieplenie tkanki związane z wydzielaniem mediatorów reakcji zapalnych, takich jak leukotrieny, prostaglandyny oraz interleukina pierwsza, szósta i TNF-alfa, to wtedy lepiej działa jednak krioterapia, która obkurcza naczynia krwionośne i zmniejsza przesięg, obrzęk i ból. W stanie przewlekłego bólu, związanego ze sztywnością, napięciem mięśni lub chorobą przewlekłą, taką jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy reumatoidalne zapalenie stawów, ból jest spowodowany przede wszystkim nadwrażliwością nocyceptorów, czyli tych receptorów bólowych, i wtedy, no i skurczem spastycznym mięśni, i wtedy faktycznie ciepłolecznictwo, w tym sauna, działa lepiej. Natomiast sauna wbrew pozorom nie powoduje jakiegoś oczyszczania organizmu, ponieważ pot to zawiera głównie substancje o charakterze hydrofilowym. Składa się głównie z wody. W związku z tym faktycznie przez skórę mogą być usuwane pewne toksyny, jak na przykład mocznik, ale na pewno nie związki rtęci, aluminium, ołowiu czy jakieś inne toksyny, które znajdują się w tkance tłuszczowej czy w naszym organizmie. Dlatego, że te substancje są hydrofobowe, więc potem się nie wydzielają. Natomiast i tak, jeżeli chodzi o substancje rozpuszczalne w wodzie, to głównym mechanizmem ich wydalania jest jednak są jednak nerki, czyli wydalanie z moczem, a nie z potem. Czy sauna zwiększa odporność organizmu? Faktycznie, nieswoiste mechanizmy odpornościowe może zwiększać, ponieważ wzrost temperatury działa podobnie jak gorączka, czyli zwiększa aktywność fagocytarną monocytów, makrofagów, granulocytów obojętnochłonnych, jednocześnie wydzielanie przeciwciał przez limfocyty i komórki plazmatyczne, więc w pewnym sensie pobudza układ odpornościowy. Natomiast w niektórych przypadkach nie powinna być stosowana, ponieważ zwiększa się częstość pracy serca, zmniejsza się powinowactwo hemoglobiny do tlenu, czyli zwiększa się zapotrzebowanie na tlen. Sauna raczej nie jest zalecana dla osób z niewydolnością serca czy z utrudnioną wentylacją, np. w przebiegu astmy oskrzelowej czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w fazie zaostrzenia, jak również na przykład w świeżo przybytym zawale serca czy w niestabilnej chorobie wieńcowej, ale także w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała. Sauna tutaj może jeszcze bardziej osłabiać organizm. Natomiast może się sprawdzać w łagodnym nadciśnieniu z racji tego, że rozkurcza naczynia krwionośne. Jeżeli jednak jest to nadciśnienie o charakterze idiopatycznym, to sauna działa tylko chwilowo. Dobrze, moi drodzy, moja ciocia chodziła na saunę, żeby wytopić tłuszcz i przyspieszyć metabolizm. Niestety niewiele jej to pomogło. Kiedy była z wujkiem w kancelarii u księdza przed ślubem, to wujek się pyta, ile płaci za ślub. Ksiądz mówi, tyle, na ile pan wycenia swoją przyszłą żonę. Wujek spojrzał na ciotkę i dał księdzu 100 zł. Ksiądz też spojrzał na ciotkę i zwrócił wujkowi 50 zł. Dziękuję za uwagę.